Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was Q&A, o które prosiliście, które ja zapowiedziałem i prosiłem was pod poprzednim, którymś tam odcinkiem, żebyście zadawali pytania. Zadaliście ich naprawdę sporo, więc dzisiaj postaram się na większość, tudzież wszystkie odpowiedzieć. Więc jeżeli nie interesuje cię moja osoba, a tylko gry, w które gram, to niestety nie jest to odcinek dla ciebie, ale tak czy siak mam nadzieję, że zostaniesz i może lepiej się poznamy. Tak więc co, w tym odcinku nie będzie żadnych fajerwerków, nie będzie super ultra montażu, nie będę robił żadnych challenge ani innych głupich rzeczy, to będzie zwykłe Q&A, czyli ja będę siedział tutaj w tym fotelu i odpowiadam na wasze pytania. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, mam nadzieję, że wam się spodoba taka seria, bo ja lubię gadać do kamery i lubię gadać z wami, lubię odpowiadać na wasze pytania, więc przechodźmy do części właściwej. Luke zapytał, ile masz lat? Ja mam lat 21 rocznikowo, jestem z rocznika 95, więc dopiero we wrześniu będę miał urodziny. To już całkiem niedługo, kurde, jak ten czas szybko leci. Będę już miał 21 urodziny, więc już jestem dość stary. J.M. zapytał, Manojek, gdzie mieszkasz? Tak więc przez okres studiów, czyli od września tamtego roku do teraz, mieszkałem we Wrocławiu, obecnie wróciłem do swojego rodzimego miasta, do Świdnicy, czyli około 50 km od Wrocławia. No i obecnie tutaj mieszkam do przyszłego semestru. Piotr Danewicz zapytał, czy będzie na kanale Rocket League. Zawsze chciałem zagrać w tą grę, gra kosztuje teraz już naprawdę grosze, ale nie wiem, czy ma to zbytnio sens, bo z gry pojawiło się już tyle filmów, zostało tam ograne wszystko, co dało tylko się ograć. Ja nie jestem jakimś specem w tej grze, więc raczej się nie pojawi. Może kiedyś, jak nie będę już miał w co grać, to wtedy nagram Rocket League. Na razie raczej nie. Wojciech zapytał, skąd pomysł na nazwę Manojek? Pozdrawiam. Ja oczywiście ciebie też pozdrawiam. Pomysł na nazwę Manojek wziął się z moich artystycznych czasów. Jak wiecie, bądź nie, na kanale nawet jest jedna moja piosenka. Przez jakiś moment, znaczy przez bardzo długi kawałek swojego czasu produkowałem muzykę elektroniczną. Dalej od czasu do czasu to robię. Mam zamiar do tego wrócić trochę na bardziej poważnie, bo kanał się rozrasta, więc to też będzie, będę miał większą możliwość promocji mojej muzyki, bo może wam się u nas podoba. Też skąd pomysł na nazwę? Jako nazwę wybrałem sobie Alex Manoj, czyli tak nazywałem się, to był mój ostatni slogan artystyczny. Alex Manoj, dlatego że chciałem pierwszą literkę ze swojego imienia, czyli od Adriana, i stąd się wziął Alex, a Manoj od mojego nazwiska, też pierwsza litera na M. I kurde, pomysł był taki, że po prostu szukałem imion, takich jakichś bardzo zagranicznych, żeby to jakoś fajnie brzmiało i żeby nazwa nie była zajęta na wszystkich portalach społecznościowych. Stąd też wzięło się Alex Manoj, a jak zakładałem ten kanał, to jak zawsze nie miałem pomysłu na nazwę. Ale pomyślałem, że Manoj to całkiem fajne, ale jak wezmę, dodam do tego ek, to wyjdzie Manojek i Manojek został. Manojek, myślę, że bardzo fajna nazwa. No i tyle. Takie to było proste. Kups zapytał, co byś robił, gdyby nie YouTube? Chodzi mi o zainteresowania, czy jakieś studia, wiesz o co chodzi. Oczywiście, że wiem o co chodzi. Gdyby nie YouTube, to robiłbym pewnie dużo rzeczy. Pewnie bym chodził na siłownię. Jak robię YouTube, to mi się trochę nie chce, bo też dużo czasu spędzam na nagrywaniu, na montowaniu. To naprawdę jest pracochłonne. Może wam się wydawać inaczej, ale naprawdę takie jest. Studia. Studiowałem w tamtym roku praktycznie cały czas i teraz będę zaczynał nowe studia od października, więc to też będę robił. Będę łączył studia z YouTube'em. No i pewnie muzyka. No to są trzy takie rzeczy, które najbardziej lubię. I tyle. Jeżeli chodzi o sporty, to możecie widzieć, że troszkę się roztyłem ostatnio, ale myślę, że szybko to zniwelujemy. Fabian zapytał, kto cię zainspirował do nagrywania na YouTube? Tak więc zainspirowało mnie mnóstwo rzeczy. Ja ogólnie, jak byłem młodszy, to bardzo dużo czasu oglądałem YouTube'a, oglądałem YouTuberów, pewnie tak jak każdy, i pomyślałem w pewnym momencie, że kurde, jestem całkiem energiczną osobą, całkiem lubię swój dobry humor. I gdybym przedstawiał to właśnie na moich filmikach, to pewnie większej ilości ludzi też mogłoby się to spodobać. Myślałem, czemu by nie spróbować. Ogólnie YouTube robię od około 2 lat, jakieś tam małe kanały, tutaj zagraniczne, po angielsku nagrywałem. Mnóstwo tego było, mój największy kanał z tych wszystkich, które miałem, a pewnie było ich z 10 czy 20, miał 30 subskrypcji. I to już dla mnie był olbrzymi wynik. Tu już mam ponad 1000, 1050 w tym momencie, kiedy nagrywam. To idzie naprawdę szybko i no i tak naprawdę to zainspirowałem się sam, po prostu chciałem, od zawsze byłem takim atencjuszem, nie, że
chciałem uwagę ludzi na sobie skupić. Lubiłem się wygłupiać, występowałem w różnych rzeczach, brałem udział we wszystkim, co się dało. No i teraz jestem tutaj. A jeżeli pytasz o jakiegoś youtubera, który mnie zainspirował, no to oczywiście na początku zainspirował mnie PewDiePie, którego oglądałem bardzo dużo. Ogólnie kiedyś dużo bardziej oglądałem angielskiego, amerykańskiego YouTube'a niż polskiego. No i tyle. I tamci youtuberzy pewnie mnie inspirowali do tego, żeby nagrać cokolwiek. Mikuś286 zapytał, jaki samochód masz lub chciałbyś mieć? Swojego samochodu prywatnego na razie nie mam, bo też go nie potrzebuję. Mam taki rodzinny samochód Opelka małego, który jest bardzo fajny, bardzo zwinny i którym bardzo mi się fajnie jeździ. A co do pytania, jaki samochód bym chciał, no to kurde, ciężko powiedzieć. Jeżeli miałbym bardzo dużo pieniędzy, to pewnie chciałbym jakąś R8 albo Aventadora, czyli takie bardzo popularne wybory. A jeżeli miałbym trochę mniej pieniędzy, to... Ciężko stwierdzić. W sumie ja to nie jestem jakimś geekiem samochodowym. Tak naprawdę wszystko, co by jeździło, by pewnie mnie zadowoliło, więc tyle. No i teraz przechodzimy do perełki. Matyniu zapytał, kto jest twoim zdaniem najlepszym youtuberem i dlaczego to Matyniu? Tak więc, no oczywiście jest to Matyniu, bo jest najbardziej profesjonalnym youtuberem, jakiego znam. Bardzo dużo pracy wkłada w swoje filmiki. No po prostu jest najlepszy na świecie. Tak. Na pewno. A tak serio, to ciężko mi stwierdzić jakoś. Ostatnio już nie oglądam dużo YouTube'a, bo sam go robię. Myślę, że ja jestem całkiem niezłym YouTuberem. Oczywiście cała śmietanka też robi to naprawdę dobrze. PewDiego bardzo doceniam za ilość pracy, którą wkłada w montowanie. No i chyba wszystko, nie ma co tu się rozwodzić. No i oczywiście jest Flotar, który jest najbardziej profesjonalnym YouTuberem na świecie, jakiego znam w ogóle. Tak jest naprawdę. Tak. Darth Vader zapytał, pamiętasz mnie jeszcze? Byłem twoim jednym z pierwszych widzów. Oczywiście, Dartrze, cię pamiętam. Byłeś faktycznie jednym z pierwszych moich widzów. Jak widzicie, nawet kurczę, Darth Vader nas ogląda, więc czego chcieć więcej? Paulina Adamska zapytała, ile lat ma twój brat? Mój brat ma 10 lat. Wszystko. Gruby mistrzu, czy pokażesz swój dom? Pytanie na Q&A. Raczej nie pokażę swojego domu, bo to jest dom moich rodziców, więc nie widzę zbytnio sensu pokazywania swojego domu. Może kiedyś, jak kupię aparat dobry, którym będę mógł nagrać, to pokażę wam swoje stanowisko, bo jest całkiem duże i całkiem solidne, myślę. Więc to może wam kiedyś pokażę, a swój dom to raczej pokażę wam, jak będę już miał swój prawdziwy dom. To wtedy pewnie tak. Na razie nie. FNAF MC Man. Jak poznałeś Matynia, Flotara i Furmana? Nigdy o tym chyba nie mówiłem, a może to być bardzo inspirująca historia dla wielu z was, którzy zaczynają bądź planują zacząć swoją karierę z YouTube'em. Kiedy ja zaczynałem jakieś 2 miesiące temu, zrobiłem tam już kilka filmików i ogólnie, no wiedziałem, że idzie mi to całkiem nieźle, bo naprawdę szło mi to całkiem nieźle. Oczywiście kilka rzeczy dopracowałem na przestrzeni czasu i już i tak było dobrze, patrząc na kanały, które zaczynają i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie ten kanał założyłem z chęcią nagrywania GTA, ale GTA samemu to jest dość nudna sprawa. Szukałem ludzi na forach, na YouTubie, szukałem ludzi do nagrywania GTA. No i pewnego razu, przeglądając najnowsze filmiki z GTA, trafiłem na pierwszy odcinek z GTA Online u Flotara z Matim. Obejrzałem go, wydał mi się bardzo ciekawy, miał tam wtedy jeszcze, bo to był chyba pierwszy dzień, nie miał jakoś zbyt dużo wyświetleń, więc tak naprawdę ja nie znałem Flotara ani Matynia wcześniej. No i nie wiedziałem, że to są już naprawdę duzi youtuberzy, myślałem, że to jakieś tam nubki sobie nagrywają, ale naprawdę bardzo fajnie im to szło. Chłopaki byli bardzo, bardzo fajni, bardzo ciekawi, bardzo śmieszni i to bardzo się wpasowywało w takie rysy tego, co ja chciałbym robić w tym GTA. No i myślę, hej, czemu by nie napisać do jednego z nich? Oczywiście filmik pojawił się u Flotara, więc wszedłem na kanał Flotara i zobaczyłem, że ma 100, nie wiem tam, wtedy miał 120 tysięcy subów. Mówię, kurde, no to już jest całkiem duży youtuber, no ja tam mam 16, no to co ja będę startował, nie? Ale pomyślałem w sumie, że to nie jest jeszcze aż tak wielki youtuber, nie ma 2 milionów subskrypcji czy iluś tam. Myślę, kurde, no może się uda, może się uda. Co mi szkodzi tak naprawdę spróbować? Bardzo dużo osób pisze, więc nawet jeżeli zauważy to i mnie wyśmieje, no to co mi to szkodzi, prawda? Ogólnie wtedy bardzo mi było wstyd tego, co zrobiłem. Napisałem do Flotara, napisałem, że bardzo fajny odcinek, że szukam ludzi do nagrywania, że dopiero zaczynam i tak dalej, opisałem mniej więcej troszkę sytuację. No i co? No i napisałem tą wiadomość i tak siedziałem, taki kurde, mówię, a w sumie po co napisałem, i tak mi nie odpisze.
Ale po kilku godzinach dostałem wiadomość zwrotną, że kurde, tak naprawdę bardzo fajnie mi to idzie, że czemu by nie, że moglibyśmy się spotkać raz czy dwa na TS-ie, pogadać, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, bo no bo wiadomo, na początku nie znaliśmy się, więc nie wiadomo, czy by zaiskrzyło między nami, że tak to nazwę, ale byliśmy w podobnym wieku wszyscy, więc pomyśleliśmy, że Maciej Flotar zaproponował, żebyśmy po prostu weszli raz czy dwa na TS-a, pogadali, zagrali ze sobą i wtedy ocenimy, czy to ma jakiś sens, czy nie ma. No i wtedy tak naprawdę świat się zawalił pod moimi nogami. Ja mówię, kurde, ale fajnie, wiesz, pochwaliłem się mamie, tacie, bratu, wszystkim się pochwaliłem. Mówię, no, kurde, taki duży youtuber się do mnie odezwał. I pierwsze, co odezwał się do mnie Mati, żebym pograł z nim w GTA. No to wszedłem na TS-a, pograłem. Wtedy jeszcze musiałem zainstalować w ogóle TS-a, bo nigdy nie rozmawiałem z ludźmi na TS-ie. Nigdy tak naprawdę nie grałem, bo moi znajomi nigdy nie grali jakoś bardzo w gry. Więc zainstalowałem TS-a, pogadałem trochę tam, były problemy z moim mikrofonem, z Matim mi pomógł to wszystko naprawić. Pograliśmy, poznaliśmy się tak naprawdę z Matim, wszystko było fajnie. Tego samego dnia poznałem też Hogatego na TS-ie, potem poznałem Furmana i potem poznałem Flotara. A Furmana poznałem w pierwszy dzień, jak zaczęliśmy nagrywać GTA. No i co? I tak byliśmy sobie w tą czwórkę, nagraliśmy pierwszy odcinek z GTA, było naprawdę zarąbiście. Pierwszy odcinek, ja nigdy się chyba w życiu tak dobrze nie bawiłem, jak w tym pierwszym odcinku z GTA, który nagraliśmy. Obrobiliśmy to wszystko, udostępniliśmy i okazało się, że wam się to bardzo podoba. Nam też się to bardzo podoba, bo bardzo fajnie zaczęliśmy się w sumie dogadywać. Uzupełniamy się, myślę, że jest naprawdę fajna seria, którą robimy. No i tyle. No i tak oto wyszło, widzicie. Od głupiego napisania do dużego youtubera, tak naprawdę bez szans na odpisanie, jestem tu, gdzie jestem. Nagrywam z nimi, oni nagrywają ze mną. Myślę, że możemy już się nazwać kolegami. Jest bardzo fajnie. I za to jeszcze raz chciałem Flotarowi, Matyniowi i Furmanowi podziękować, że przyjęli mnie do swojego grona. Okazało się, że mamy mniej więcej te same humory, poczucie humoru i w ogóle. No i co? No i nagrywamy razem. Seria jest bardzo fajna u wszystkich chłopaków na kanale. Seria bardzo fajnie się ogląda. To znaczy, że wam się podoba. Rozgadałem się na ten temat, ale myślę, że to była dość ciekawa historia, więc to by było na tyle. Patryk Weteran zapytał, spotkałeś Matynia, Flotara lub Furmana w prawdziwości? Na razie nie, ale najprawdopodobniej już za tydzień niecały spotkam się z Matim i może Flotarem, ale tego jeszcze nie wiadomo jak zawsze, na Orange Video Fest, bo myślę, że tam pojadę. Najprawdopodobniej tam się zjawię wraz z Matim, Hogatym i Flotarem. Furmana chyba nie będzie, bo ma sesję dość ciężką w tym terminie, więc się wtedy poznamy. De Bogaty, czyli prawie jak De Hogaty, zapytał, czy masz prawo jazdy? Tak, mam prawo jazdy. Prawo jazdy zdałem 2 miesiące po swoich 18 urodzinach. Teorię zdałem za drugim razem, za pierwszym razem punkciku mi zabrakło, a jazdy zdałem za pierwszym razem, zdawałem prawo jazdy we Wrocławiu. Było bardzo, bardzo fajnie. Sfenix zapytał, czy miałeś kiedyś taką sytuację, że podczas nagrywania puściłeś cichacza? Chyba wiesz, o co chodzi. No oczywiście, że wiem, o co chodzi, no kurde, no tak szczerze to nie pamiętam, bo nie zwracam aż na to takiej uwagi, ale wydaje mi się, że pewnie tak, pewnie sobie tam, zwłaszcza jak siedzimy z chłopakami, czasem nagrywamy GTA po 2 godziny, to myślę, że czasem może się zdarzyć taki mały cichacz, więc myślę, że tak, no co tu się oszukiwać, no każdy jesteśmy ludźmi, więc to jest całkowicie naturalne. Martin Wejt zapytał, twoja ulubiona potrawa i zwierzak, pozdrowisz. Oczywiście pozdrawiam cię Martin. Moim ulubionym zwierzakiem to pewnie pies. Uwielbiam psy, chociaż tak naprawdę kocham każde zwierzęta. Uwielbiam też gady, miałem bardzo dużo węży w swoim życiu, bardzo dużo jaszczurek, dalej mam kilka jaszczurek. Może wam nawet teraz jedną pokażę. O, tak więc mówiąc o jaszczurkach, tutaj macie jedną z moich jaszczurek, mam takie obecnie 3. Kiedyś takie hodowałem, rozmnażałem, no i jeszcze mi się jedna ostała, więc niech sobie tutaj teraz usiądzie. No i to jest właśnie moja jaszczurka, moja pasja w sumie, od dzieciństwa żyję z gadami, więc to są moje ulubione zwierzaki. Chodź tutaj do mnie na ręce. A jaka jest moja ulubiona potrawa? Ciężko stwierdzić, pewnie jakiś bigos czy tam chłopski gar, ja lubię takie rzeczy. Tak naprawdę lubię jeść wszystko, nie mam takich rzeczy, których nie lubię jeść. Lubię zjadać wszystko, więc uznajmy, że gulasz to moja ulubiona potrawa. Więc co, takim sposobem doszliśmy do końca tego Q&A. Było kilka naprawdę ciekawych pytań, wy poznaliście mnie troszkę lepiej.
Oczywiście, jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół. I jeżeli chcecie więcej takich Q&A, to pod tym filmem zadawajcie pytania do kolejnego Q&A. Na pewno za jakiś czas zrobimy kolejne, bo pytań pewnie będzie coraz więcej, patrząc na to, że jest was coraz więcej też na kanale. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, bardzo miło było mi odpowiadać na wasze pytania, też wam... Łosz ty kurcze szaleńce Krejzolu, patrzcie jak skoczył. Bardzo miło też było mi odpowiadać na wasze pytania, też wam bardzo, ale to bardzo chciałem podziękować za 1000 subskrypcji. To jest kurcze, spełniliście wszystkie moje marzenia. Teraz lecimy po 30 milionów, więc to już zaraz, mam nadzieję, się stanie. A na dzisiaj to już wszystko. Ja i mój Gekon was bardzo, bardzo serdecznie żegnamy. Trzymajcie się. Pa, pa.